pomagarzy. Drodzy Państwo, Krzysztof Kurek. Przed Państwem wielkie brawa. Młody członek naszej szkoły na drugi sezon. Przyszedł do nas z Piasta Gliwice, a jest wychowankiem BKS-u Lublin. Paweł Soma, numer 13 na koszulce. Po następnych bramkarzy jest Paweł Czołgacki, trenerem bramkarzy w naszym klubie. Paweł 28 lat, drugi sezon w Buławach. 10 lat temu też miał epizod. A tutaj Piotr Owczarzak junior, drodzy Państwo. 33 na koszulce, kolejny bramkarzy wychowany w Wisły Buławy. Teraz kolejna formacja obrońcy. Zapraszam Karola Barańskiego, 25 lat, od dwóch sezonów w Buławach. A przyszedł do nas z Awisi. Numer 4 to Mateusz Miela. Zapraszamy Mateusza. O właśnie, piękna synchronizacja, to kapitan zespołu. Od dawna, już nawet nie chcę mówić, od jak dawna znany, 31 lat obrony. Rafał Kiczuk, numer 17. Czy jest już Rafał na telewizji? Zapraszam Rafała. Rafał, 21 lat, pierwszy sezon w Puławach, a przyszedł nas z Orląt Racyn Podlaski, drodzy Państwo. Michał Wolanin to kolejny z obrońców, numer 27 na koszulce, 18-latek, pierwszy sezon w Wiśle, a przywędrował do nas aż z Białego Stoku, z Jagiellonii Białystok. Marcin Bigiel, wielkie brawa, 21 lat, pierwszy rok w Wiśle i przyszedł do Puław z Górnik Olęczna. A teraz nowy nabytek Wisły. Numer 44 na koszulce Dominik Heba, od kilkunastu dni w Puławach, a przyszedł do nas z Krzo Ostrowy, drodzy Państwo. No i tutaj Błażej Cyber, numer 25, 27 lat. Stan Rzeszów, mam nadzieję, że Błażej zrobi, też zrobił Stan Rzeszów, czyli awansuje z nami do drugiej ligi. Następny zawodnik to 18-latek Borys Piotrowski, nasz wychowany. Wielka brawa. I Borys skończy formację obronną naszego klubu. Teraz pomocnicy. Krystian Budon. Wiele już o tym człowieku mówiliśmy. Trzeba 27 lat. Płowa od niemal 2 lat. Przyszedł do nas z Orląt Racyn Podlaski. Ciaśniutko się robi. Przemysław Skałecki, numer 8, 19 lat. Pisze od 2018 roku, a trafił do Wisły z Górnika Łęczna. Gdzie jest Michał Kobiałka? Jest Michał Kobiałka. Numer 10 to kolejny z naszych klasyków. 24 lata, w Wiśle od niemal 3 lat. Przyszedł do nas z Chełmianki. I tutaj teraz rodzina na swoim, jak to mówią. 16 to Włodzimierz Puton, brat Krystiana. 24 lata, od roku w Puławach i przyszedł do nas z Krzo Ostrowiec. Gdzie jest Michał Zuber? Jest Michał Zuber. Numer 19 na koszulce. 27 lat, po tym i również przyszedł do nas z Górnika Łęczna. 29 to ikona naszego klubu, Łukasz Tarczycki. 25 lat, adwokat w klubie, a przed nas Stoklicy Kołobrzeg. Przeszłość również ekstraklasowa. No teraz myślę, że będzie bomba. Numer 55, 16-latek, drodzy Państwo, w kadrze Wisły Puławy. Nasz wychowany to Mikołaj Sobik. Numer 90, też 19 lat, przepraszam, 19 lat, wychowanek Polonii Imrza w Puławach od 2016 roku. Niech to idzie jak Dariusz Kurywa. Dariusz Brągiel to również świeży nabytek naszego klubu, 26 lat, od kilkunastu dni w Puławach, a przyszedł z Wisły Sandomierz. Tomasz Zając, numer 77. Ostatnio w Pogoni Siedlce i Bałtyku Dynia, a od kilku dni w Wiśle Puławy. Proszę Państwa, no kto, no nie kto inny, tylko Szymon Stanisławski, ten uśmiech na twarzy zawsze mu towarzyszy. Na paski 25 lat, w 2004 roku w Puławach, a przed nas Orląt Racyn Podlaski. A teraz Maciej Wojczuk, numer 11 na koszulce, 22 lata, w Puławach od bieżącego sezonu z Orląt Racyn Podlaski również przybył do Puławskiej Wisły. Numer 91 to Damian Bernat, wychowany w Wisły Puławy. To jest to przedstawiciel młodego pokolenia, które wchodzi po prostu do naszej drużyny. Szanowni Państwo, i Damian zakończył zawodników, a wchodzi trener. Wielkie brawa, Mariusz Pawła. To pierwszy trener
łaski i dojrzenia, a przekazuje dla nas i wielkie nadzieje w nas postępu. Asystent trenera Marcin Pogławski. Jest pan Marcin również. Wielkie brawa. Fizjoterapeuta Bartłomiej Woźniak. Bez niego oczywiście kości naszych zawodników by mocno wrzeszczały. Daję sobie radę z nimi. Elegancko. To jeszcze Bartek na terenie. I za chwileczkę też bardzo ważna postać w sztabie. Ireneusz Szybicki, kierownik zespołu. Szanowni Państwo, tak wygląda póki co oczywiście drużyna Puławskiej Wisły. Nie wykluczamy, że jeszcze do końca okienka transferowego coś się może zmienić, ale...